Cześć, tu Madzi, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4. Karnali już przebrałam, już wygląda bardziej dostojnie jak na swój wiek. I teraz mamy weekend, jest sobota, więc myślę, że dziewczyny mogłyby mieć dzisiaj taką spóźnioną majówkę. Na początku myślałam, żeby wyjechały do Salvadorady, potem do granitowych kaskad, a później stwierdziłam, że w sumie majówka w mieście jest też całkiem spoko, więc wybierzemy się do San Myshuno, Możliwe, że będą nam towarzyszyły Hailey i Candy. Zobaczymy. Tam dziewczyny bardzo późno wróciły, bo właśnie jeszcze Kornelia rozmawiała z siostrą o przyszłości Madzi, o przyszłości swojej, jak to będzie wyglądało. No i do jakiego takiego porozumienia doszły. Na razie jeszcze e, nic w związku z tym nie będzie wynikało. Co tutaj mi się wyczynia? Czasiu! Któro to śmierdzi? Szer mi śmierdzi. No, chwilowo jeszcze nic z tego nie wynika, ale myślę, że już tak w przyszłym odcinku coś się zacznie dziać. A Madzia natomiast no, jest, nie ukrywajmy, zmasakrowana. Aha. O! I patrzcie, Jan wrócił. Dobrze, no. Madzia zdecydowanie potrzebuje prysznica. Weź prysznic, potem coś sobie zjesz. Ja cię za jakiś czas obudzę. Jest siódma a chciałabym, żebyście te dwa dni dość intensywnie spędziły. Ty też w sumie na prysznic się nie pogniewasz. Weź prysznic i też możecie coś sobie zjeść. Co mi się tu bije już. Tak, myślałam, że Simi. No, no, cóż. E, Madzia. Aha, Madzia już sama wstała. No, skoro uważasz, że tyle ci snu wystarczy, to szanuję. Ja zawsze tam śpię do oporu. No i właśnie jakieś resztki byś zjadła, więc myślę w sumie, że Kornelię też można byłoby już obudzić. Wstawaj. A czemu ty się do końca nie domyłaś? Kto ci w las? A bo ci. posz w las pewnie. A jak? To potem jeszcze raz skoczysz, weźmiesz prysznic tak, ty tutaj się ogarni. a wiecie, tak stwierdziłam, że a może by poszły sobie na siłownię razem, popróbowały jakichś tam innych potraw w mieście tak bardzo, bardzo na luzie, żeby sobie spędziły ten czas dobrze, ty zaraz tutaj przejdziesz, o tak, to jest nowy styl Korneli no, śpiewanie ci zostało jak stwierdziłam, że w spiętych włosach jej teraz będzie dobrze Chodźcie, zjadę i śmigę jeszcze raz pod prysznic. Może zanim Cornelia zje, zdążysz się też zdrzemnąć. Może i nie, bo Cornelia dość szybko się dorwała. Co jest? Podejrzenie, piszczenie myszy w domu. Co ty takie? Aż pójdę, zobaczę. Gdzie mamy myszy? Trzy koty w domu i żeby myszy były. A faktycznie lata! A, bo ja tu kiedyś dziurę postawiłam. A już zapomniałam o niej. Madziu, jak tam? Chodź tutaj do Korneli. Um, Porozmawiaj sobie o wampirach. Mam nadzieję, że z czasem ci przejdzie ten tan. A, i jeszcze zanim pójdziemy, ja chcę to naprawić, niech mi tu nie pisze. Wyrzuć śmieci. Szkoda, że nie można poprosić tamtego gołgana, żeby on się tym zajął. Czekaj, żeby ci rozrywka jeszcze poszła. Oglądaj telewizję. Dobrze, kornelia, już wystarczy. Zaraz się nagadacie na mieście. Idź to ogarnij. Tutaj ta działa. Tutaj jeszcze nasyp. Tu jest pełno. No. Kto do mnie dzwoni? Mamo, nie żyjesz. Halo, przypominam ci, bo chyba zapomniałaś. Co ty, Madziu, się uczysz? Gotowania. Uuu. Czyli byś szła w moje ślady? Tak, to sobie sprzątnie. O, na kawę gdzieś pójdą, na jakieś karaoke. O, kto łazi? Gustaw, dzień dobry. Idziesz do nas? No, na, teraz matka tu się ignoruje. Dobrze, nie, ty spać nie idziesz, dziewczyny, wychodzimy na miasto. Idziemy tu, 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 San Myshuno i gdzie byśmy najpierw poszły? Tu jest siłownia, tu jest też bar karaoke. Park jest też bardzo piękny. Ale wiecie co, może pójdziemy najpierw. A gdzie jest jakaś kawiarnia? Tu jest też karaoke. A tutaj też jest park. Może tutaj najpierw pójdziemy. Mam nadzieję, że dają tutaj kawę, bo dziewczynom naprawdę się przyda. Tak, z Madziu idziemy. I dzień dobry, Jo to jesteśmy. Ja jeszcze mam takie pytanie: czy ja tutaj mogę zaprosić właśnie Candy i Hailin? Proszę bardzo, chodźcie, dziewczyny. Madziu, idź, zamów kawa. Tu można? Dzień dobry. A tutaj, bar w sensie kawa chyba nie. zamów drinka jest tylko. Ale moc powinna być kawą. O, ale owocowy napój musujący wydaje mi się, że też powinien zadziałać. O, gdzieś czytałam swego czasu, że e, jabłko pobudza tak samo jak kawa. Dobra, i dzwonię jeszcze po tą. Mam nadzieję, że one gdzieś się tutaj zaraz pojawią. Dobrze, Hailin zaraz będzie, no super. Wybaczcie małe cięcie, ale Simmy mi się zwiesiły. Okej. Okay. Ja tego czorta znam, Łukasz Smith. No właśnie. Już? Drinki dla nas przyszły? Ja bym chciała jeszcze, żeby dziewczyny mi tutaj przyszły. Nie, chodziłeś koło mojego, było zajść. Tak, wiecznie nianiu. No a jak, oczywiście, że wiecznie nianiu. A zaraz, a czy ja mogę na tobie to zrobić? Działania, utwórz grupę. Aha, te jeszcze nie doszły. Nic mi się jak w ogóle nie przyjdą, w sumie. Jezu, co za kocia muzyka tu dzisiaj. O, wypijcie sobie po drinku i zaraz pójdziecie sobie tutaj pośpiewać. Śpiewaj w duecie country. W sumie podejrzewam, że ty nie umiesz śpiewać, ale. No, miło, że się poznajecie w porę. Czy to można troszkę ściszyć? Nie, nie można. To może ja się po prostu oddalę. Może gdzieś dziewczyny to zobaczę? O, jest człowiek posąg, możemy do niego jeszcze pójść, potem pooglądać. Maciej, maluch. Kto do mnie znowu dzwoni. No dobrze, możemy pogadać. Bo karaoke ustawiała Kornelia, ale jest zajęta, więc nie wiem, czy się nie anulowało. Tu jest teraz wolne. Chodźcie, ześpiewajcie, szybko. A nie, jest, dobra. Tam to już nianiu zresztą zajął. Jezu, co za kocia muzyka? Idźcie już śpiewać, co? A, y Nie, madzie chyba nie odbiera. O, teraz możemy iść, dobra. Dawaj ten duet szybko. Co tu czy jeszcze robi? Czy ktoś się zabiera? Halo? Nie, dobra, wystarczy z Basią, bo. No, roczny nadrina przyszedł. No cóż, Nianiu, jesteś cudowny, naprawdę, ale nie otwieraj ust. Ja cię proszę. Jeśli ja chciałam na tym występie skupić, o. Nie no, z czasem wiecie, dojdą do wprawy, prawda? Czekajcie, Madzie potrzebuje do toalety Kornelia mniej. Ale myślę, że po występie mogą pójść. No, siema. Tak, to nasz Jan. Ale ktoś tam nawet kibicuje, patrzcie. No, Gustaw też przyszedł, tak widziałam. Fajnie im to wychodzi. Mi się podobało. Dobrze, Madziu, idź do toalety, bo ty bardziej potrzebujesz. Wiecie e... co, ja je chyba teraz do Windenburga zarzucę. Może da radę, żeby one wypiły po kawie. Idź, skorzystaj. Akurat Madzia powinna wyjść. Zostaw kościaka. To nie jego wina, że jest w kościach. No to Madzia zaraz już wyjdzie. O. Madziu, zapytaj tutaj o jak tam, co tam. Muszę przyznać, że mega hałaśliwy jest ten bar. Czekajcie, zobaczmy czy... O, Basia sobie biega. Może się odchudza po e, Chodźmy jeszcze tutaj właśnie, chciałabym oglądać żywy posąg razem. No dlaczego by nie? No ja powiem wam mnie osobiście zawsze takie posągi jakoś trochę przerażały. Idziecie dziewczyny? A, już takie zmarnowane. Chodźcie, wrzućcie sobie monetę. Ty również. Korneli chyba bardziej posąg zainteresował. Co za protest? O, chodź. Pooglądaj protest. Idź już, rzuć tu też moneta. Oglądaj protest. Coś mi się wydaje, że podatki im nie pasują. A czekajcie, czy tu. O, jest, zamów napój. Macie... Jest kawa! Postawi nas kawa na nogi. Zamów sobie kawę. Już koniec protestowania. I ty też zamów sobie kawa. Mam nadzieję, że to was postawi na nogi. Dzięki, mamo, nie żyjesz! Przypominam ci po raz kolejny. To nie jest Borys? Borys! Madziu, pomoże ci ta kawa? Troszkę pomaga na energię, super. Kornelia ty dostałeś staś swoją kawę? A mogłybyście tutaj usiąść sobie razem, nie stoicie. Wydajełam, że Borys jest bardzo zajmującym mężczyzną, ale. Madziu, czy ty wiecie, musisz w telefonie siedzieć? Ale możecie sobie usiąść. Um, przyjazne, entuzjazmuj się zainteresowaniami. I wiecie też ich relacje się ładnie nam podbudują. Co kto znowu? A dzięki, Irma, dzięki. Ty już po kawie mam rozumieć. W sumie głodny nie jesteście. Co tu się robiło? A on się nie stara, to dlaczego mamy zabiegać o te? O, możecie sobie w kosza pograć. I ja to jest taka ławka. Ja myślałam, że tu bezdomny śpi. Naprawdę. O, rzucajcie razem. To zatrzywiło, czy nie? O, dlaczego nie? Dobra, skończmy rozmowę. Ty jeszcze kawę pijesz w sumie. O, teraz zatrybiło. fajnie. A, Cornelia poszła, to została. I jeszcze protestujecie? A ty nie wiem, przeciw czemu protestujesz, no ale dobra. Trafiliśmy na jakąś dziwną dzielnicę. O, Madzi też i patrzcie, ile dzisiaj jej się wbiło? I jakieś gotowanie się uczyła, i teraz e i śpiewanie. I tutaj ten sport. Chociaż Madzie to jest taki patyczek, że jej to przydałoby się troszkę przytyć, nie? Niż schudnąć, ciało. No, Kornelia tu nam wymiata jeszcze. Aj, Madzie dzisiaj pracuje. O! Zapomniałam o tym. Ale myślę, że tyle razy, co opuściła pracę, to dzisiaj już niech idzie. A Kornelia po prostu wróci do domu, e, zdrzemnie się. Ewentualnie, patrzcie, tu chodzi Basia. Zawołaj, Basie. Możesz ją jeszcze zawołać? Albo dodać ją do grupy, Basiu. Działanie, dodaj do grupy. I chodź z nami sobie, porzucaj jeszcze. Nie wiem, dlaczego nie trybi, jak Kornelia to robi. O, jest jeszcze Gustaw. O, to, 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 szedł, zobaczył matkę, stwierdził, że nie, ja się jednak wyśpię i poszedł. O, dobra. Basiu, ty idziesz czy nie idziesz? Weź to anuluj. Rzucaj do kosza. A czemu nie ma teraz razem? Madzia jest wykończona. A, ona nie ma już sił po prostu. A, bo Basia sobie na protest przyszła. No spoko. Wojtek też idzie ci dołączyć? Nie, Wojtek też się rozmyślił. Madziu, ty do pracy mam rozumieć. Tak, Kornelia, ty... Tak, Stasiu, tak. Patrzę, co jeszcze tu Kornelia mogłaby ogarnąć. Tutaj... O, jakie ona e, Tu, 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 o tu. Weź plakat. Pamiętam, jakie kiedyś zbierałam. Czasami w ogóle jeszcze pytacie o Rebekę. Ja obecnie praktycznie gram w Simsy tyle, ile nagrywamy y, ja czy Maciek, więc y, u Rebeki to, co było. Patrzcie, jak Kosiarz lubi ten bar. Madziu, jak to wybredność w jedzeniu. Nie wróć na aktywną, tylko ty idziesz do pracy. Ja wiem, że jesteś wykończona, ale pójdź do tej pracy, ja cię proszę. O, mamy upadek króliczka za to. Pójdź do pracy, sobie troszkę popracujesz. No. Chodź, Kornelia, weź tu jeszcze to. Super, i też wracę do domu, bo jesteś wykończona. Zresztą, no nie wiem jak wy, ja po majówce też byłam wykończona. No, niby dzień wolny, słuchajcie, ale to tak męczy to wolne. No, tak to już jest. I już wróciliśmy, na no Cornelia jest mega zmęczona. W sumie mogłabyś się drzemnąć może na kanapie, co? Zrzemni się, zanim Madzie nie wróci, tam potem razem może jeszcze kolację zjecie. I będzie w porządku. O! Już nie jest. Dobra, może on już nie jest kościejem, ale się poczuwa do ducha. Co mi się znowu bije? Simi! To jest waleczne zwierzę. Wiecznie pogryzione i wiecznie się bije. Czy my mamy? Nie, nie mamy jeszcze plonów. Tutaj są teoretycznie plony. Oj, Cornelia też już ma trochę dosyć tego ogródka. Gdyby nie fakt, że niezłe hajsy z tego przychodzą, to podejrzewam, że już by dawno to rzuciła w pieruny. Czy my mamy w ogóle automat do kawy? Mamy czajniczek do herbaty. A, ogólnie wiecie co, gdzieś czytałam jakiś post, jakieś coś na Facebooku mi mignęło, że niby wyszedł mod do e, kołpa w Simsach. No też tak, no zdziwiona jestem tym faktem, bo czegoś takiego się nie spodziewałam, nie wiem w ogóle na jakiej zasadzie to miałoby działać. No nie wiem, być może się e, z czasem temu przyjrzę, no chwilowo nie, bo... Co, już pospane? E, chwilowo nie ze względu na to, że no nie planuję żadnej w sumie serii kołpowej z Simsów. Mam troszkę inne na to wszystko plany. E, ja potrzebuję teraz e, urządzenia drobne i właśnie kawomat potrzebuję jakiś dobry. Powiedzmy, że ten tu nam by pasował, może biały. O, i niech sobie Kornelia z jedną kawkę strzeli. Zapasz kawę. O której Madzie właściwie wraca? O północy? Nie, sorry, nie, my tyle nie wytrzymamy. Zresztą Madzie, jak przyjdzie, to będzie nas zgonie, z tego co ja widzę. Weź sobie teraz resztki. Nie, te Simsy się dzisiaj bardzo dziwne, dziwnie zachowują. Weź kawę, weź resztki. A ty nie możesz kawy pić do obiadu? Co no tam, Czesław? No dobra, wypij sobie samą kawę, potem sobie zjesz. Bo... Może najpierw jeszcze do toalety pójdź. Czemu to się znowu zepsuło? O, troszkę cię to postawi na nogi. Chociaż widzę, że z twoim tempem to może i Madzi doczekasz. Aha, z kawą na toaletę. No spoko, szanuję, zdarza się. Ja jeszcze ogólnie ja kawy nie piję. Jak po kawie, jednej filiżance kawy nie śpię 48 godzin, więc nie. Bo dziękuję za kawę. Tak, weź sobie o resztki. O, a teraz z kawą jednak przyszłaś. No dobrze. I jak zjesz, to kładź się spać. Zobaczymy, kiedy Madzia wróci. Jej koty, czy wy wiecznie musicie mi tutaj walczyć i się bić? W ogóle nie przynosicie mi już tych. Mm. Jak to się nazywa piórek? No, tu zawsze cała wtedy ta piórek była, a teraz co? W ogóle skąd ta rumba? Aha, stąd. No, kotki się najedzą. Ty już w sumie też najedzają, to weź, uciekaj spać. To sobie ja sprzątnę. No, dlaczego zgon? No już piłaś kawę. Dobrze, wstawaj. Jutro daję wam spać do oporu. Dzisiaj kładziecie się koło północy spać. Madzia ma awans. Stanowisko niania. No, spoko. Pokaż. Madzia też zaraz na pewnie zaliczę. E, pokaż, pokaż to. Opiekunka do dziecka, drugi poziom. Fajnie. E, dobrze, Madziu, też skorzystaj sobie z toalety, żeby cię nie męczyło i idź spać. Może do dreptasz. I jak ta Simi dzisiaj walczy, non-stop. Trafiłaś? Trafiłaś do łóżka? Masz nawet dwa razy się wyśpisz, żebyś miała na zapas. No. Teraz jeszcze popatrzę na madzie, żeby ona się nie wytegowała, ale chyba nie. Chyba Madzia pójdzie spać. Dobrze. Widzimy się, jak dziewczyny się już wyśpią. No i pierwsza wstała: Kornelia wyspała się, więc może poranna toaleta. Ja nie. Wejdź. A i Shermie się. Opryskała tym sfinksem, trudno. Czemu nie skończyłaś? Byłaś pod wrażeniem nagiego Jana, mam rozumieć. E, czy Madzia? Madzia jeszcze śpi, ale jak wstanie, to też mogłaby e, wziąć resztki. O, już się zerwałaś. Dobra, to najpierw to weźmiesz resztki, a potem jeszcze ogarniesz też prysznic i e, toaletę. Jeszcze teoretycznie powinien się zrobić lekcji, ale myślę, że po prostu dzisiaj wcześniej sobie wrócimy i wtedy to ogarniesz. Dobrze, dzisiaj, w sumie nie wiem, gdzie idziemy. O, Kornelia drugi strój założyła, stwierdziłam, że powinna mieć coś takiego jasnego, takiego troszkę jeszcze szalonego i właśnie dała mi i to. No, ale dziewczyny dzisiaj, no, lepiej się czują. Widać ewidentnie. Czasor, co ty zasypiasz tam, gdzie popadnie? Co? W ogóle wróżycie, wróżycie mi, że Simi pierwsza umrze I naniosła mi dzisiaj parę piórek Właśnie mówiliście, że tego To znaczy ja zaczęłam marudzić Że nie ma i się pojawiły Dobrze, to mamy, to możemy sprzedać Póki dziewczyny jedzą, to mogę sobie posprawdzać To też mamy Takiego gołębia mamy? O, mamy Ja się co prawda na ptaszyskach nie znam a, bo tych nie otworzyłaś. A czemu? Otwórz. Może zrobić to od razu w sumie. A, tam nie może wisieć. To nie. Taki też mamy. W sumie ten plakat z średni mi pasuje. Jeden powiesiłam umadzi. To też mamy. I taki też mamy. Dobrze. Um, Madzia? Aha, Madzia prysznic. Dobrze. Okej, okay, tu jest ścianka. Ja myślę, dlaczego papier mi lewituje. Madziu, zaraz się domyjesz. E, co myślisz o Gustawie? To weź do niego zadzwoń. Gdzie ten mój syn Gaugan? A czemu? A, bo jest w pobliżu. Gdzie się szlajesz? No to kto? Marian. Szanuję. O, a, 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 przepraszam, dlaczego ty łazisz po domu, nie uprzedzając mnie? Entuzjazm się przyrodą. Wiesz, jesteś moim synem, spoko, tak? Ale już trochę tutaj nie mieszkasz, więc mógłbyś uprzedzać, jak wpadasz. O, siostra, chodź. Chodź, udzielę ci porady medycznej. Ten już i tak się tutaj szlaja. No, weź, weź, ja chcę Heilin, żeby mi nie uciekła. No właśnie, o tym mówię. Przyjazne, dyskutuję o strategii gry. Dobra, złapałyśmy ją. A tobie co? Reaguj na uroczy chwilę. Jak się pani ucieszyła, że ta przyszła? O, to może Heilin dzisiaj się gdzieś z nami y, wybierze. O, Candy chyba nie ma. Ten tu mi urzęduje. A gdzie jest Madzia? A Madzia co chce? Poproś radę. O, lubię takie rzeczy. O, Czesław pokonał wywiórkę. Jakże waleczny kot. Dobrze, zostaw już to. Czekamy na... O, Irma idzie. Jeszcze mały Candy gdzieś się tutaj pojawić. Jaka porada dzisiaj? Aha, jak Madzia przyszła, to się rozmyśliła. Szanuję. No to dobra, to co? Wybieramy się gdzieś na miasto. Może dzisiaj... O, do tego parku. Tamten park jest ładny. Możemy sobie tam zajść. No, weźmiemy też Hailin, Niech z nami będzie. I dziewczyny są już w parku. E, niestety Hailin nie dało się dołączyć. Nie wiem dlaczego. Może teraz uda się ją zaprosić. Ewentualnie. Zaproś, może teraz przyjdzie. Bo jak tutaj się tylko pojawiłam, to... O, właśnie, fajerwerki mamy. Ale to chyba można wyłączyć No spokojnie. Zgaść, tak. Niech to nam aż tak nie hałasuje. Czy w ogóle byście się. O, mamy radę w końcu. Potraktuj mnie poważnie. jestem już w takim wieku, że mogę chodzić dziewcę i robić, co chcę. Czy może zacząć mnie traktować jako sobę powa... dorosłą? Zaszją aż moim dzieckiem musisz jeszcze trochę urosnąć. Zobaczymy, co da się zrobić. Może to takie wiecie, stonowane że tak powiem. A tutaj sobie jakieś siedzenie możemy zamówić. Jak otworzył wszystkie budki, gdzie ty już książki dorwałaś? Dobra, spoko. A wyłączyłaś te fajerwerki? No, nie ma ich, to chyba znikły. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Tutaj posiedzić, tam są fontanny. Tu jest barek, tutaj taka. Ale restauracja troszeczkę. Czy wy jesteście mocno głodne? W sumie jadłyście śniadanie. To wiecie co ja wiem. Weź tutaj na Madzi. Nie, nie zwolnij tylko zatrudnij, adoptuj w sensie. Przyjazne więcej. Chcę, żeby popatrzyły razem sobie w chmury. Bo po pierwsze to razem spędzają czas, tak. A po drugie no wzrośnie im relacja. A też fajnie. O, właśnie, będzie jak będą razem. Czy teraz gdzieś się tutaj pojawi? Tu ktoś chodzi. O, i tutaj też jest koszykówka. A może sobie grilla zrobimy? O. to jest. Jest beczka do wyrzucania śmieci. Tutaj jest to, tu ktoś stoi. A samego grilla nie ma tu. Wam, że nigdy nie przeglądałam dobrze tej lokacji. O, można na ryby pójść. W sumie dziewczyny nigdy nie były na rybach. A zawsze to jakaś nowość, nie? Tutaj jest jeszcze bardzo ładny ogród. Ale to chyba tyle. A tutaj mamy jakieś jedzonko. Co tu mają? O, sajgonki zjadłabym. I bakłażana. A zobaczmy, co dają tu. Nie zachęca mnie. A tu? Burrito. O, z kurczakiem zjadłabym. Dobrze, ale chyba sobie weźmiemy sejgonki, wiecie? Zamów jedzenie, sejgonki i ty... A ty w sumie nie musisz sejgonek jeść. Wieprzowinę sobie weź. A potem w sumie jej dziewczyny idą na rybę. Jeszcze można tutaj dwa plakaty sobie złowić, jeden tu, drugi tam widziałam. Najświetniejsze, słuchajcie, są tutaj gołębie. I jeszcze standardowo jak chodzą tymi główkami ruszają. To jest cudowne. O, dobra. Dziewczyny wstały, idą na jedzonko. Tu nie ma nigdzie podwójnych stolików, ale słabo. No dobra, zjedzcie sobie osobno. O! Pokaż, Madi, jak sobie nie radzisz. No tak pięknie pachnie. Kornelia, weź tu podejść, chociaż bliżej. Nie, no. Zawsze tu było przyjazne, ja się teraz mylę. Entuzjazmy się tutaj przyrodą do Madzi. No, przy okazji sobie jeszcze porozmawiają przy jedzeniu. Potem w sumie Cornelia może. A nie, czy nie ma plakatu? Ja myślałam, że tu jest plakat. Bo mam wręcz o tym przekonana. O, i bardzo się przyjaźnią. Super, cieszy mnie to. Mocno, mocno. Patrzcie, tu są łabędzie. Jak to jest ładnie. Wy nie jesteście, dziewczyny, w grupie? A wy w grupie nie jesteście. Aha, Kornelia już zjadła, mam rozumieć. Czekajcie, bo tak się zastanawiam, czy iść tutaj ryby łowić, czy y, tam na drinka. Może najpierw na drinka sobie pójdźmy tak po jedzeniu. Wiecie, trzeba odpocząć, a nie gdzieś łazić od razu. Zamów drinka dla grupy. Co ty tutaj pani umiesz? O, więcej umiesz niż tamta. Ale może to świeżą słodycz sobie zamówimy. A Madzia też tutaj przyjdzie, czy tak niespecjalnie? Też przyjdzie, dobra. Mazie rozpoczęła kulinarną podróż po świecie. Miło! A zaraz jeszcze zobaczę, czy tutaj też nie ma na pewno plakatu. A tu jest, widzicie? No. I tu nad jeziorkiem można połowić. Może tutaj dziewczyny podejdą. Będą łowiły. Chociaż tutaj mamy jakiegoś człowieka. Dzień dobry. Nie znam pana. A tutaj chyba jeszcze piękniej jest. To może tutaj dziewczyny pójdą. Jesteście już na tym drinku? Kornelia, co ty robisz? Dziewczyny, co wy robicie? Wypij. Madzia, wypij. Może ziemi lepiej smakuje, ja tam nie wiem. Kim pan jest? Spoko. No, wypijcie tego drinka i pójdziecie sobie jeszcze na ryby, która jest 16. Ja tam nie wiem, o której porze najlepiej biorą, Chyba rano. Ej, co wy się tu już kłócicie? Zaraz, nie ty, tylko tu. Przyjazna, nie wiem. Raczej przeproś nie będzie. Ożywiona rozmowa. Nie wiem, która zawiniła też, Tak. O, przemki słabną. Madzie dzisiaj do pracy, naprawdę. Zapomniałam. To może słuchajcie, skoro Madzie idzie do pracy, to Kornelia faktycznie niech e, z Hailin wyjdą jeszcze do restauracji. I jesteśmy. Przy okazji też możecie zobaczyć nową kreację Corneli do restauracji. A czy ty mogłabyś e, przyjazne wejść w strój e, oficjalny? I idziemy poprosić sobie o stolik. Poprosi o stolik. Oj, kiedyś zawsze się denerwowałam, jak mnie wyciągały do restauracji, nie? Ale teraz wiecie, mamy kasę, to możemy sobie pozwolić, nie? No zobaczmy kto tu jeszcze jest. Mamy chyba nową panią kucharz. Tu chyba jakieś spotkanie. Nie, nie spotkanie biznesowe randka. O, tutaj jest ten, co go ostatnio widzieliśmy. Już, dziewczyny, poszłyście. Chodźcie tu poprosić o stolik. O, Iwanowy jak zwykle. Ta się odwaliła. Uhu. To kto? Jakiś też znajomy. Mariusz Cwirieju, on jest już taki duży. Ja pamiętam, jak był takim małym farfoclem. Dobra, czy długo mamy prosić o stolik? Cieszę się, że Madzie idzie do pracy. Ja poproszę o stolik. Dobrze, to nie. Wybiorę sobie sama stolik. Tu. Akurat mi pasuje, bo dla dwóch osób nikt ci się nie dosiądzie, nikt nie będzie przeszkadzał. Już dostanę? A ja dlaczego zostałam? I dostanę jeszcze inny stolik niż chciałam, tak? O, to tutaj chyba coś ostro szwankuje, mi się wydaje. O, w końcu, dziękuję. No, zamów do stolika, gdzie ty idziesz? Zostaw już tą niewinną kobietę. No, dobrze. Czarna smała może nie. Weźmy sobie Bianko. Tak, dla nas dwóch. Chociaż dobra, ty będziesz może wolała czerwone. O, antrykot bym zjadła, jak najbardziej. A Hailin mogłaby zjeść... O, pasztet, pasztet też bym zjadła. I nie to, żebym wszystko zjadła, po prostu na, na te dwie rzeczy akurat mam ochotę. Dobrze, weźcie tu jeszcze sobie porozmawiajcie. Ożywiona rozmowa. O waszych planach na przyszłość, okaż podziw. Eee, mi szkoda, Korneli, że jest już taką staruszką, wiecie? No, tyle z nią przeszliśmy. Tak, zamówienie. I proszę w miarę szybko, żebym nie musiała długo czekać. To jest co? Poczekaj. Dobrze, to ja poczekam. Ja chcę bardziej do toalety, wiecie? A, czy to jest różnica męska-damska? tak. Skorzystaj. No, śmigaj, śmigaj. Mam nadzieję tylko, że dasz radę sama wrócić jeszcze. No, i już o wiele lepiej. Ja już jest 21, w ogóle nie czuję ostatnio upływu czasu w Simsach, wiecie? Jakoś tak. No dobrze, czekasz na to podanie zamówienia, więc ja cię zapraszam. O, patrz, akurat przyszło. Siadaj. No, zjedz. I wypij, i zostaw krzesło. O, super. Mówisz, że uwielbiasz taką potrawę. I w sumie dobrze, że y, każdy wziął coś innego. Przez inaczej to wygląda. Co ty od tego chcesz? Nie oglądaj, tylko jedz, bo wystygnie i będzie niedobre. Jadłeś kiedyś zimnego steka? No, ja myślę. Aha, dziewczynom bardziej smakuje wino niż potrawa, no spoko, szanujemy. Nie, no nie sprzątaj. O, zakończ i zapłać posiłek. Chociaż raz nie będą mnie ścigali o to, że nie zapłaciłam rachunku. Weź tutaj y, siostrę jeszcze. Y, chciałam, żebyś objęła czule. Tak, na pożegnanie. A tu, tu nowi klienci są. Słyszeliście, że gra fortepian bez y, nikogo? Ej, no co ty, siostra, uciekasz mi bez przytulenia? Spoko, to Kornelia do domu. Dobrze, Kornelia wróciła, potrzebuje troszkę rozrywki. Tak jakby jedzenie w restauracji nie było rozrywką, no, ale spoko. Plonów chyba nie mamy. Nie mamy. Więc nie, nie idź do łóżka. Weź tutaj to, niech wyrzuć śmieci i niech to wróci. A ty sobie, nie wiem, jeszcze telewizję chwilę pooglądaj. No zaraz jeszcze wróci Madzia i wszyscy pójdziecie spać. A od jutra, tak, standardowo, do pracy. Nie, to nie wróciła Madzia. O, i teraz mamy już y, tą panią lokaj. Nie wiem, na czym to polega. Że dlaczego raz mamy taką, a raz taką. No, ale cóż, szanuję. Y, wróciła Madzia. Oj, 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 Madziu. Madziu, jak z tobą źle. Skorzystaj i y, y, śpi. W szkole jutro wyluzujesz, więc myślę, że będzie ok. Ta dalej o Hailin myśli. Elka słabnie. Dobrze, Kornelia. Ty też już kładź się spać, żebyś była wyspana do roboty. Dobrze, kochani. Ja myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Tak jak mówię, prawdopodobnie od przyszłego odcinka wprowadzimy kilka zmian w naszej serii. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. Zastanowimy się. Ogólnie zobaczymy. E, dobrze, a na razie żegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym. Tak więc trzymajcie się, no i cześć.